ťažko sa mi mluví. My pregrali miač a myslím, že ja tu sem šestý miač a štyri miače mi pregrali o jednu bránku, co jest. A to bol stály fragment, druhá pivka. A to jest bardzo ťažké zobrať, ale co byl náš problém dzisiaj, to byl, že nechcem mluvit, že przeciwnik byl dobrý, mal okazie lepšie než my, ale my dostali bránku z ostalého fragmentu, co a z druhej pivky, co musíme robiť lepšie, ale pivka nožná je o detailoch, detaily a my sme byli gorší v tým jedným detaile. Jej, my keď grali so sperším cez polem v Choržovie, tiež my nevyglądali bardzo plánu, ale jak ja mluvil, pivka nožná je o detailoch a v tým momente my nie sme lepší v detailoch. Pregráme o jednu bramku. Ďakujem, myslím, že gratulácie dla zespołu, ale vidím tutaj u tebe, že museli sebe zanotovať, že 1-0. Więc rzeczywiście emocji było dużo. Mecz może nie stał na najwyższym poziomie, ale takiego meczu spodziewaliśmy się. Ja wiem, że wszyscy zgromadzeni na stadionie spodziewali się tego, że jeśli przyjeżdża ostatni zespół na taki mecz, to będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Przestrzegałem zawodników moich przed takim właśnie podejściem i prosiłem o to, żeby być cierpliwym, że to nie jest tak, że po 20 minutach będziemy prowadzić 2 czy 3-0, tak jak to mówiliśmy na konferencji przedmeczowej. I to się potwierdziło. Ciężki mecz, trzeba sobie jasno powiedzieć, że po prostu przepchnęliśmy to i wydarliśmy te 3 punkty Sandecji. I myślę, że to jest cenne nie tylko z tego powodu, że tam mieliśmy 4 remisy, bo 4 remisy to 4 remisy, nie było porażki. Jakbyśmy przegrali z Podbeskidziem, to mówilibyśmy o 2 remisach pod rząd, ale byłaby porażka, to byłoby lepiej? Chyba nie. Natomiast ważne 3 punkty zdobyte tutaj dzisiaj. No i tyle. No. Jeszcze raz dziękuję zawodnikom, bo dla nich to też było na pewno trudne spotkanie i jakieś tam doświadczenie kolejne, grając z taką drużyną mocno zdeterminowaną. Dziękuję.